Cześć wszystkim, ja nazywam się Konrad Hałas i bardzo miło mi po raz kolejny po tak długim czasie wystąpić na Pajwawie. Bardzo się cieszę też, że organizatorzy Pajwawa zaakceptowali moją prezentację w końcu. Prezentacja, jaką dzisiaj dla Was przygotowałem, nosi tytuł Asynchroniczność dnia powszedniego. Zagadnienie programowania asynchronicznego poruszane było już w świecie Pythona wielokrotnie, ale ze względu na stosunkowo nie tak dawne zmiany w bibliotece standardowej Pythona, jak i samej składni języka dotyczące asynchroniczności, temat ten zyskał ostatnimi czasy na popularności. Jednak większość prezentacji oraz artykułów, które traktują o programowaniu asynchronicznym w Pythonie, opisują ten temat w bardzo akademicki sposób. Mówią o zaletach, wadach programowania asynchronicznego, operują na przykładach, które bardzo mocno odstają od tego, co robimy na co dzień jako programiści. I oczywiście tego typu materiały są nam bardzo potrzebne. Sam korzystałem z nich, gdy zagłębiałem temat programowania asynchronicznego w Pythonie. Brakowało mi wtedy jednak materiałów, które podchodziłyby do tematu w praktyczny sposób, czyli taki, jaki mógłbym zastosować w mojej codziennej pracy. Dlatego też przygotowałem tę prezentację i w ramach której postaram się opowiedzieć Wam, w jaki sposób programowanie synchroniczne, asynchroniczne możecie wykorzystać przy tworzeniu aplikacji webowych. Moja dzisiejsza prezentacja będzie składać się z czterech części. Po pierwsze, opowiem Wam o problemie, którym mamy do czynienia prawie każdej aplikacji webowej, czyli problemie kosztowności operacji wejścia-wyjścia i o problemie uzależnienia naszej wykonania naszej aplikacji od tego typu operacji. Ten problem jest jednym z głównych powodów istnienia takich rozwiązań jak programowanie asynchroniczne. Następnie pokrótce opowiem o asynchroniczności w naszym języku. Tak jak wspomniałem, następnie istnieje już wiele materiałów traktujących o tym temacie, dlatego też będę chciał opowiedzieć o asynchroniczności w Pythonie w jak najprostszy sposób i z jak najmniejszą liczbą szczegółów technicznych. Następnie opowiem Wam o tym, jak na przykładzie frameworka IOHTP rozwijać asynchroniczne rozwiązania webowe. W tym punkcie poruszę także temat testowania. A na końcu chciałem pokazać Wam projekt prostej asynchronicznej aplikacji, który zrealizowałem w oparciu o przedstawiane przeze mnie dzisiaj rozwiązania. OK. Wyobraźmy sobie, że w API naszej aplikacji posiadamy endpoint, którego celem jest zwracanie informacji o użytkowniku o zadanym ID. Kod, który tutaj widzicie, jest właśnie pseudoimplementacją takiego endpointu. Framework, z którego korzystałem, jest to tak naprawdę wyimaginowany framework, chociaż faktycznie z składnią przypomina trochę Flaska. Najistotniejszym miejscem z punktu widzenia mojej prezentacji jest w tym przypadku linijka trzecia, czyli moment pobierania informacji odnośnie użytkownika o zadanym ID z bazy danych. Dlatego też zobaczmy, jak wygląda obsługa zapytania HTTP przez serwer naszej aplikacji i jak wygląda interakcja naszej aplikacji z bazą danych. Załóżmy, że z internetu do naszego serwera dociera zapytanie HTTP. Na tym obrazku oznaczone jest ono kolorem czerwonym. Gdy zapytanie to wpadnie do naszej aplikacji, nasz framework webowy zgodnie z dostarczoną konfiguracją routingu wykona funkcję, którą pokazywałem Wam na poprzednim slajdzie. Gdy funkcja ta, wykonanie tej funkcji dojdzie do momentu pobrania informacji z bazy danych, nasza aplikacja wyśle żądanie do bazy danych i będzie oczekiwała na jej odpowiedź. W 99% przypadków w tego typu projektach baza danych jest osobnym procesem, który jest uruchomiony na tym samym bądź innym, co aplikacja serwerze. I w celu odpytania bazy danych o naszego użytkownika musimy nawiązać z nią połączenie sieciowe, wysłać przez to połączenie odpowiednie dla wybranej bazy danych zapytanie i oczywiście oczekiwać na odpowiedź. Gdzieś na samym dnie klienta bazodanowego w naszej aplikacji zostanie stworzone gniazdo sieciowe
i przez to gniazdo zostaną wysłane informacje do naszej bazy danych oraz będziemy oczekiwać, aby dane te wróciły dokładnie przez to samo gniazdo. Podczas gdy baza danych będzie zajmować się obsługą naszego żądania, to znaczy w głównej mierze wyszukiwać potrzebne dla nas dane, nasza informacja będzie posłusznie oczekiwać na informację zwrotną. Gdy dane wrócą od naszej bazy danych, tak jak pokazywałem Wam na przykładzie na poprzednim slajdzie, użytkownik zostanie serializowany do JSON-a, zostanie zbudowana odpowiedź HTTP i odesłana z powrotem do internetu. Wszystko wygląda super, ale zastanówmy się, co stałoby się, gdyby do naszego serwera dotarłoby drugie żądanie, w tym wypadku żądanie niebieskie. Niestety, żądanie to musiałoby poczekać aż do zakończenia obsługi pierwszego żądania. Dopiero wtedy nasza aplikacja mogłaby zająć się obsługą niebieskiego żądania. I jeżeli czas obsługi pojedynczego żądania, jak i czas operacji wejścia-wyjścia, czyli w naszym przypadku połączenia do bazy danych i oczekiwanie na dane, które wyśle baza danych z powrotem, nie jest długi oraz zapytań takich nie jest zbyt dużo, no to możliwe, że możemy pogodzić się z tego typu rozwiązaniem. Ale jeżeli czas obsługi żądania rośnie, tak samo rośnie czas odpowiedzi naszych operacji wejścia-wyjścia, czyli odpowiedzi bazy danych oraz żądań jest coraz więcej, no to nasi klienci mogą zacząć narzekać na wydajność naszego serwisu. Zastanówmy się zatem, jakie mamy potencjalne rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, możemy uruchomić wiele instancji czy też procesów naszej aplikacji i tak skonfigurować nasz serwer, aby do obsługi przychodzących zapytań wykorzystywał pulę utworzonych procesów. W tym rozwiązaniu zrzucamy odpowiedzialność na system operacyjny, ponieważ to on będzie zarządzał przełączaniem procesów. Co więcej, jeżeli nasz procesor ma kilka rdzeni, to wykonanie naszego kodu może być naprawdę równoległe, a nie tylko współbieżne. Drugim podejściem jest wykorzystanie wątków. Czyli znowu, tak samo jak w przypadku procesów, tworzymy pulę wątków i tak konfigurujemy nasz serwer, aby z tej puli wątków, ta pula wątków była wykorzystywana do obsługi przychodzących zapytań. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek miał do czynienia z jakimiś Django'owymi aplikacjami, to wie, że właśnie te dwa rozwiązania są tak naprawdę najpopularniejsze w świecie Pythona. Szczególnie rozwiązanie z tworzeniem wielu procesów. Na pewno wielu z Was słyszało o takim narzędziu jak MicroWizgi. Jest to właśnie narzędzie, które potrafi tworzyć zadaną liczbę wątków, procesów, wątków też, zarządzać nimi i przekierowywać zapytania do poszczególnych wątków czy też procesów. Niestety wykorzystanie procesów czy też wątków do rozwiązania naszego problemu ma jednak kilka minusów. Po pierwsze, to system operacyjny, który nic nie wie tak naprawdę o strukturze naszego kodu, zarządza przełączaniem naszych zadań. Czyli bardzo możliwe, że system operacyjny przełączy nas na wątek czy też proces, który wciąż oczekuje na dokończenie operacji wejścia-wyjścia. Warto wspomnieć, że takie przełączanie jest bardzo kosztowne, ponieważ wymaga załadowania od nowa całego kontekstu wykonania wątku czy też procesu. Co więcej, komunikacja pomiędzy procesami czy wątkami jest tak naprawdę dość skomplikowana i także samo pisanie aplikacji, które oparte są o wiele procesów plus lub też wiele wątków, jest o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ musimy radzić sobie z takimi problemami jak na przykład wyścigi. I w końcu dochodzimy do rozwiązania, o którym chcę opowiedzieć Wam dzisiaj, czyli asynchroniczności. A co gdybyśmy całą tą odpowiedzialność przełączania pomiędzy różnymi zadaniami w ramach naszej aplikacji zdjęli z systemu operacyjnego i przerzucili na naszą aplikację? Potrzebowalibyśmy mechanizmu, aby z poziomu naszego kodu móc powiedzieć: hej, wysłałem zapytanie do naszej bazy danych, oczekuję od niej na odpowiedź, poinformujcie mnie, kiedy dane wrócą, ale w międzyczasie możemy zająć się innymi zadaniami, na przykład obsługą kolejnych zapytań. I
To wszystko w ramach jednego wątku i jednego procesu. I właśnie ten nieblokujący, asynchroniczny sposób wykonania operacji wejścia-wyjścia jest podstawą programowania asynchronicznego. Zobaczmy, jak wyglądałaby obsługa dwóch zapytań przez naszą aplikację i interakcja z bazą danych, gdybyśmy zastosowali programowanie asynchroniczne, asynchroniczne rozwiązanie. W tym momencie, gdy podczas obsługi pierwszego zapytania, czerwonego, oczekujemy na odpowiedź z bazy danych, możemy od razu zająć się obsługą drugiego zapytania, czyli zapytania niebieskiego. Gdy drugie zapytanie spędza swój czas w bazie danych, my w asynchroniczny sposób jesteśmy informowani o pojawieniu się informacji z bazy danych odnośnie użytkownika, o którego pytaliśmy. I w tym momencie możemy dokończyć obsługę zapytania czerwonego. Po zakończeniu obsługi zapytania czerwonego pojawia nam się w asynchroniczny sposób informacja o pojawieniu się danych z zapytania niebieskiego i możemy tak samo dokończyć obsługę zapytania niebieskiego. W ten sposób skróciliśmy o wiele sumaryczny czas obsługi dwóch zapytań. Dobrze, po tym nieuniknionym wstępie teoretycznym zobaczmy, jak asynchroniczne podejście realizowane jest w Pythonie. Tak jak wspominałem, nie chcę zbytnio skupiać się na szczegółach technicznych asynchronicznego rozwiązania w Pythonie i postaram się opowiedzieć o temacie dość wysokopoziomowo. Z naszego punktu widzenia, czyli punktu widzenia programistów, ważne są tak naprawdę dwa koncepty. Korutyny i pętla zdarzeń. Korutynami nazywamy funkcje, na podstawie których możemy tworzyć zadania do wykonania w ramach naszej aplikacji. W odróżnieniu od zwykłych funkcji, korutyny posiadają wiele punktów wejścia-wyjścia, dzięki czemu możemy wstrzymywać oraz wznawiać ich wykonanie. Jeżeli komuś z Was skojarzyło się to z Pythonowymi generatorami, to jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, ponieważ korutyny są zbudowane na podstawie Pythonowych generatorów. I jak się pewnie domyślacie, ten mechanizm wstrzymywania i wznawiania wykonania korutyn jest wykorzystywany do wykonywania w nieblokujący sposób operacji wejścia-wyjścia. I drugim ważnym konceptem, który musimy zapamiętać, którego musimy się nauczyć, jest pętla zdarzeń. Pętla zdarzeń jest to centralne miejsce wykonania naszych zadań i odpowiada ono za startowanie, wznawianie zadań, które zostały w ramach tej pętli zdarzeń zarejestrowane. Tak jak wspominałem, w tym rozwiązaniu, czyli w programowaniu asynchronicznym, zdjęliśmy tą odpowiedzialność z systemu operacyjnego. I właśnie pętla zdarzeń jest tym bytem, który wykonuje tutaj za nas pracę systemu operacyjnego. Super. Spójrzmy, jak te dwa pojęcia, czyli korutyny i pętla zdarzeń, wyglądają od strony Pythonowego kodu, który będzie super widać na naszym nowym rzutniku. Tak jak wspomniałem, korutyny są funkcjami, tylko że podczas ich definiowania musimy użyć nowego słowa kluczowego async na początku nagłówka funkcji. Dzięki temu zamieniamy naszą funkcję z zwykłej funkcji w korutynę. Drugim ważnym słowem kluczowym jest słowo kluczowe await. Dzięki niemu w nieblokujący sposób możemy wywołać inną korutynę i poczekać na jej wykonanie. Gdy korutyna ta skończy swoje wykonanie w sposób asynchroniczny, nasze wykonanie z powrotem wróci do naszej korutyny. Ważne jest, aby nadmienić, że słówko await może być użyte tylko w kontekście korutyn. I tak jak wspomniałem, pętla zdarzeń, czyli centralne miejsce wykonania naszych korutyn, w których na podstawie korutyn tworzymy zadania do wykonania. W tym przykładzie mamy jedną korutynę, która na początku swojego wykonania wypisuje hello na standardowe wyjście i później wywołuje w sposób nieblokujący operację sleep na 2 sekundy
I usypiając, w tym momencie nie blokuje ona wykonania innych korutyn w ramach naszej pętli zdarzeń. Gdybyśmy mieli zarejestrowane jeszcze inne zadania do wykonania w ramach naszej pętli zdarzeń, mogły one by rozpocząć w tym momencie swoje wykonanie. Po 2 sekundach wykonanie wraca w sposób asynchroniczny do naszej korutyny i wypisywana jest reszta komunikatu. Na samym dole tego przykładu z modułu Async.io pobieramy pętlę zdarzeń, rejestrujemy w niej zadanie do wykonania, uruchamiamy je i na końcu zamykamy pętlę. To zamknięcie akurat w naszym przypadku nie jest wymagane, ale w bardziej zaawansowanych zastosowaniach dobrym zwyczajem jest zamykanie pętli zdarzeń. Dobrze, to wszystko jeżeli chodzi o podstawy asynchroniczności w Pythonie. Wróćmy zatem do naszego przykładu endpointa, którego zadaniem było zwracanie informacji odnośnie użytkownika o zadanym ID. Co musimy zrobić, aby przetłumaczyć ten synchroniczny kod na asynchroniczne rozwiązanie? Dwie proste rzeczy. Po pierwsze, zamienić naszą zwykłą funkcję na korutynę. Po drugie, w sposób nieblokujący wywołać zapytanie do naszej bazy danych. Zapytacie pewnie, czy to wszystko. To niestety nie. Gdybyśmy w naszym Django przed każdy widok zamienili na korutynę i przed każdym wywołaniem naszego ORM-a postawili słowo kluczowe await, no to po prostu nasz projekt by się nie uruchomił. Aby wszystko zadziałało tak, jak trzeba, to poza tym, że my piszemy kod, który jest w swojej naturze asynchroniczny, musimy także używać asynchronicznego frameworka webowego oraz bibliotek, które w nieblokujący sposób odpytują na przykład naszą bazę danych, czyli wykonują operację wejścia-wyjścia. Zobaczmy zatem, jak wygląda ekosystem asynchronicznych pakietów w Pythonie. Jeżeli chodzi o asynchroniczne frameworki webowe, to według mnie wyróżniają się 3 projekty. Po pierwsze AIO HTTP, SANIC i Japronto. Szczerze powiedziawszy, wszystkie z nich są dość podobne. Zakwalifikowałbym je jako mikroframeworki webowe i w swojej składni przypominają Flaska. Na pewno te 2 ostatnie z nich, czyli SANIC i Japronto, duży nacisk składał na wydajność. Ten ostatni chwali się w swojej dokumentacji benchmarkami, których pokazuje możliwość obsługi nawet 1 miliona requestów na sekundę. Ja w moim projekcie wybrałem AIO HTTP, po pierwsze ze względu na to, że jest to już dość dojrzały projekt. Po drugie, ma bardzo dobrą dokumentację, a po trzecie, wokół tego projektu zbudował się już bardzo fajny ekosystem pakietów, które ułatwiają codzienny development. Tutaj widzicie przykład prostej aplikacji zbudowanej na podstawie tego frameworka. Tak jak wspomniałem, API tej biblioteki przypomina troszkę Flaska. W tym przykładzie widzimy korutynę, która będzie obsługiwać, w naszej aplikacji będzie obsługiwać nasze requesty. W kolejnych linijkach tworzymy aplikację, konfigurujemy routing i uruchamiamy aplikację na zadanym hoście i zadanym porcie. To wszystko. Jak widać, to nie my musimy korzystać z tak niskopoziomowego modułu, jakim jest Async.io i z tak niskopoziomowych bytów, jaka jest pętla zdarzeń. Na pewno ten framework AIO HTTP gdzieś w swoich trzewiach to robi, ale to nie my musimy się tym przejmować. Oczywiście, tak jak wspominałem, asynchroniczny framework to nie wszystko. Aby wykorzystać w pełni potencjał tego rozwiązania, wszystkie nasze biblioteki, które wykonują operacje wejścia-wyjścia, muszą robić to w nieblokujący, asynchroniczny sposób. I jeżeli chodzi o asynchronicznych klientów bazy danych, to spokojnie połączymy się w nieblokujący sposób do Postgresa, MySQL-a, SQLite'a czy też MongoDB. A jeżeli nie chcemy ręcznie pisać zapytań, to dostępna jest asynchroniczna wersja SQL Alchemy zarówno dla Postgresa, jak i MySQL-a oraz asynchroniczna wersja Orma PeeWee,
który także wspiera MySQL-a i Postgresa. To wszystko, jeżeli chodzi o bazy danych, a co z innymi elementami, które są bardzo często używane w ramach projektów webowych. Tak naprawdę w PyPI-u znajdziemy asynchronicznych klientów do Elastica, Memcache'a, Redisa i pewnie wielu innych zależności. Super. Kolejnym tematem, który chciałem poruszyć, to testowanie. Wiemy już, jak pisać asynchroniczne aplikacje, wiemy już, z jakich bibliotek możemy skorzystać. I omówmy zatem jeszcze ten jeden ważny aspekt wytwarzania oprogramowania. To, co bardzo mi się podoba w frameworku AirHTTP, to jest fakt, że twórcy tego frameworka bardzo dużą wagę przykładają do testowania. Po pierwsze, w ich dokumentacji znajdziecie bardzo obszerny rozdział, który traktuje o testowaniu. Po drugie, wraz z projektem rozwijana jest plugin do PyTesta, który wspiera testowanie naszych asynchronicznych rozwiązań. Po zainstalowaniu tego plugina wszystkie nasze funkcje testowe możemy zamienić na korutyny, dzięki czemu w naturalny dla asynchronicznych rozwiązań sposób, korzystając z składni Async Await, możemy testować nasze serwisy. To, co dostarcza jeszcze plugin od IOHTTP, to kilka fixture'ów, które są bardzo pomocne przy testowaniu tego typu rozwiązań. Tak samo jak Django, w tym wypadku w Django czy też Flasku mamy do dostępnego klienta HTTP, dzięki któremu możemy testować integracyjnie naszą aplikację. Zatem w tym wypadku te testy integracyjne wyglądają bardzo podobnie do Django czy też Flaska. To, co różni testowanie asynchronicznych rozwiązań od synchronicznych rozwiązań, to jest niestety fakt, że musimy być świadomi istnienia pętli zdarzeń. Jest to niestety w tym momencie musimy dotknąć tego niskopoziomowego bytu. Bo jeżeli plugin, z którego korzystamy, pozwala pisać nasze testy jako korutyny, to tak naprawdę plugin ten gdzieś pod spodem musi tworzyć pętlę zdarzeń, musi rejestrować nasze korutyny, nasze funkcje testowe do wykonania i musi je wykonywać w ramach tej stworzonej pętli zdarzeń. I standardowym podejściem w testowaniu tego typu rozwiązań asynchronicznych jest dostarczanie czystej, nowej pętli zdarzeń per test po to, aby zadania w tej pętli pomiędzy testami nie interferowały ze sobą. Rozwiązanie to brzmi w praktyce bardzo fajnie, ale w teorii bardzo fajnie, ale niestety w praktyce jest czasami kłopotliwe, ponieważ w tym momencie do każdego miejsca naszego kodu, do każdej biblioteki, do każdej zależności musimy dostarczyć aktualną pętlę zdarzeń. A po co naszym zależnościom pętla zdarzeń? Tak naprawdę do różnych rzeczy. Bardzo często rozwiązania takie, biblioteki takie, korzystają z aktualnej pętli zdarzeń do tworzenia różnych asynchronicznych bytów, na przykład obiektów class future. Na szczęście z pomocą przychodzi wspomniany przeze mnie plugin, który znowu dzięki mechanizmowi fixture'ów potrafi wstrzykiwać do testów aktualnie wykorzystywaną pętlę, dzięki czemu możemy przekazać ją dalej do naszych zależności. Co by się stało, gdybyśmy tego nie zrobili? Cóż, pewnie w pewnym momencie na wykonania naszych testów posiadalibyśmy dwie pętle zdarzeń i albo zadania z jednej czekałyby w nieskończoność na zadania z drugiej, albo, co jest tak naprawdę częstszym przypadkiem, częstszym scenariuszem, dostalibyśmy jakiś wyjątek, który byłby spowodowany tym, że w naszym systemie istnieje kilka różnych pętli zdarzeń. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o testowanie. Na zakończenie chciałem pokazać Wam przykład prostego projektu, który zrealizowałem w ramach mojego poznawania tematu programowania asynchroniczności w Pythonie. Może skutkę.
Tak, może zwróciliście uwagę, ale przed spotkaniem pokazywaliśmy Wam taką prostą stronkę z informacją odnośnie aktualnego spotkania, czyli agendy, sponsorów i tak dalej, oraz najnowsze tweety odnośnie hashtagu PyWAF. I właśnie to rozwiązanie, ten prosty mini projekt zrealizowałem w oparciu o framework AOHTTP. Dane odnośnie meetupu pochodzą z postgresowej bazy danych i łączę się do niej z asynchronicznym klientem IOPG oraz korzystam z ORMA, asynchronicznej wersji ORMA PIWI. Ale tym, co tak naprawdę było, przekonało mnie do zaimplementowania tego rozwiązania jako asynchroniczne rozwiązanie, była chęć wyświetlania na żywo najnowszych tweetów dotyczących hashtagu PyWAF. Bo jeżeli zwykłe zapytanie HTTP inicjuje nasz klient i oczywiście my pod spodem możemy obsłużyć je w sposób asynchroniczny, to tak naprawdę klient w dość synchroniczny sposób czeka na naszą odpowiedź. Inaczej to wygląda w przypadku WebSocketów, ponieważ znowu to klient inicjalizuje to połączenie, ale to my w asynchroniczny sposób wysyłamy do niego kolejne wiadomości. Dlatego też rozwiązania asynchroniczne w tym wypadku, jeżeli chcemy napisać coś, co jest oparte o WebSockety, są super. IOHTTP ma wbudowaną obsługę WebSocketów i wygląda ona tak naprawdę bardzo podobnie i tak samo łatwo jak obsługa zwykłych zapytań HTTP. Super. Udało nam się dobrnąć do końca. Chciałbym, byście z mojej prezentacji zapamiętali trzy rzeczy. Po pierwsze, że asynchroniczność w Pythonie nie gryzie i że dzięki nowej składni w Pythonie, czyli składni Async Await, programowanie asynchronicznych rozwiązań nie jest trudne. Po drugie, że ekosystem asynchronicznych pakietów rozwija się bardzo szybko i tak naprawdę bardzo rzadko musimy dotykać tak niskopoziomowych rzeczy, jak na przykład moduł Async.io. I po trzecie, że asynchroniczność pozwala nam o wiele lepiej wykorzystać zasoby naszych serwerów, ale także pozwala nam w o wiele łatwiejszy sposób pisać rozwiązania, oprogramowywać rozwiązania, które w swojej naturze są asynchroniczne, czyli na przykład WebSocket. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam. Dwie licencje do PyCharma na rozdanie. Proszę bardzo. Przyniosę ci mikrofon, co? Chciałam tylko spytać, to powiedziałeś, że to jest nowe. Czy to znaczy, że działa to w Pythonie 3? Tak, to czy nowe, jak nowe, ale tak. Jakby składnia Async Await chyba weszła w Pythonie 3.5, więc tak, to jest raczej nowe. No jeżeli uznajemy Pythona 2.7, który ma 10 lat za coś starego, to jest nowe. Jeszcze jakieś pytania? Przemek, proszę cię bardzo, dziękuję. Nie wiem, czy miałeś okazję używać tej asynchroniczności z PyPy'em, ale ciekawy jestem, czy te wszystkie biblioteki, o których wspominasz, działają z PyPy'em, tym Pythonowym interpretatorem. Ach. Bardzo dobre pytanie. Nie, niestety nie. Nie wiem dokąd PyPy dobrnął jakby. Chyba do 3.5. Do 3.5. No to jest duża szansa, że wszystko się udało. Tutaj jeszcze tak podsumowując, krótka historia asynchroniczności w Pythonie. Jakby ta przygoda z programowaniem asynchronicznym w tym języku zaczęła się tak naprawdę bardzo dawno. Znaczy jakby to co teraz robimy, to nie jest jakby nic nowego. Już dawno temu, w 2002 roku mieliśmy coś takiego, takie frameworki jak Twisted, a już w 2006 roku mieliśmy korutyny z wykorzystaniem Yield. I tam w Pepie w 2006 roku już Guido napisał, że mamy teraz generatory, do których możemy, nie tylko one mogą generować wartości, ale też my możemy wysyłać do nich wartości. Super, jest to bardzo fajne rozwiązanie, może ktoś zbuduje na tym pętlę zdarzeń i będzie wykonywał operację wejścia-wyjścia w sposób asynchroniczny. Prawda? Więc to jakby, to jest już od 2006 roku, w jakiś sposób dało się to robić. Ale to, co się pojawiło w
w Pythonie 3.4, czyli moduł async.io, czyli jakby to ustandaryzowanie, czym jest pętla zdarzeń, jak wygląda, jak ją obsługujemy, oraz składnia async await w Pythonie 3.5, która jakby umożliwia nam pisanie w bardzo czytelny sposób, a po drugie pisanie kodu asynchronicznego w sposób sekwencyjny. Ponieważ większość rozwiązań, które były wcześniej, czyli na przykład Twisted, opierały się na callbackach, które jakby były ciężkie do czytania. W tym momencie możemy w sposób sekwencyjny pisać nasz asynchroniczny kod. Jak z wieloma procesami z waszym krajowym? No, rozumiem, że MicroWSG nie działa tylko na asynchronicznych serwerów, a asynchroniczność mimo wszystko wymaga wielu procesów, żeby wykorzystać wiele rdzeni, tak? Więc czego użyć? Tak, jeżeli wciąż chcemy jakby skorzystać z wielordzeniowości naszego procesora, tak, to musimy tak samo jak w naszych poprzednich synchronicznych rozwiązaniach odpalić po prostu wiele procesów, które będą korzystały w sobie z async.io. Tak? Co ma tym zarządzać? Tak naprawdę cokolwiek, co zarządzało twoimi procesami wcześniej. Może. Tam było ten. Na czym polega różnica pomiędzy biblioteką asynchroniczną do połączenia do bazy danych, a na przykład wykorzystaniem puli połączeń w takim asynchronicznym wywołaniu? Jeszcze raz. Na czym polega różnica pomiędzy wykorzystaniem tej biblioteki asynchronicznej, na przykład do połączenia do MySQL-a, a skorzystaniem ze zwykłej biblioteki, gdzie jest na przykład jakaś pula połączeń, wykorzystaniem tylko jednego połączenia z puli? Okej, to czy jakby async, moduł async.io pozwala nam, tak jakby to jest framework do pisania naszych asynchronicznych rozwiązań, tak? Tak jak mówię, bardzo rzadko sami z niego korzystamy, ponieważ on dostarcza prymitywów, które korzystając z takich rozwiązań jak na przykład select czy kpool w jądrze Linuxa, tak? W sposób asynchroniczny mogą poinformowywać nasz kod o pojawieniu się danych na operacji jakiejś wejścia-wyjścia. Jeżeli miałbyś bibliotekę, w której miałbyś pulę połączeń i skorzystałbyś z jednego rozwiązania i nie z jednego połączenia, nie obsługiwałbyś tego połączenia w sposób asynchroniczny, no to musiałbyś, rozumiem, czekać na odpowiedź, tak, ciągle w swoim kodzie, na odpowiedź tej biblioteki. A korzystając z modułu async.io, możesz obsłużyć to połączenie w sposób asynchroniczny, tak? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem twoje pytanie. Tak, jakby oczywiście, to nie jest jakieś magia i tak będziesz musiał poczekać na odpowiedź tej bazy danych, ale nie będziesz zajmował wtedy jakby czasu procesora, nie będziesz zajmował twojej aplikacji, tak? Ona będzie mogła robić coś innego i w momencie, gdy dane wrócą, ty zostaniesz w sposób asynchroniczny poinformowany o tym, hej, są już dane, możemy dalej obsługiwać, dalej korutyna może iść, tak? Tak, oczywiście. Na przykład obsłużyć kolejne zapytania. Tak, tylko wtedy. Tylko wtedy. Przemek, tak? To jeszcze tu rozwinę pytanie kolegi a propos USG i ogólnie protokołu USG. No bo jakby protokół USG został stworzony po to, żeby komunikować się po HTTP w sposób synchroniczny, no bo to jest po prostu synchroniczne. I teraz pytanie, czy są jakieś takie, nie wiem, próby podjęcia tego tematu w Pythonie, żeby tą asynchroniczność, no nie wiem, zastąpić jakimś innym nowym protokołem, a nie USG, który jest synchroniczny? No bo na przykład jakby WebSocketów nie możemy puścić przez USG, no i jakby chcemy uruchomić coś na produkcji, no to musimy mieć jakiegoś właśnie zarządcę, albo no nie wiem, coś z prawdziwego zdarzenia, a nie goły proces Pythonowy. Tak. Znaczy wiem, że takie próby na pewno są podjęte. Nie pamiętam, jak się nazywa, może ktoś tutaj mi podpowie, jak się nazywa to rozwiązanie, które powstało przy okazji Django Channels. Tak, ale ono jest oparte jeszcze o właśnie jakieś asynchroniczne rozwiązanie, które jest przypominające MicroWSG. Powiem tylko o moich doświadczeniach... ASGI, dokładnie. Ale powiem tylko o moich doświadczeniach jakby z deploymentem tego, tak? Znaczy to, jak polecają twórcy frameworka, o którym opowiadałem, w swojej dokumentacji, to jakby oni mówią, że nie ma problemu, aby wykorzystywać tak jakby, tak samo jak
używasz tej aplikacji u siebie w sposób deweloperski, tak samo możesz zdeployować ją jakby na produkcji, tak? Oczywiście ona musi stać za jakimś serwerem proxy w stylu Nginx, tak? Ale ja ten fit.pywaf.org zdeployowałem po prostu na Dockerze, do którego łączę się z Nginxa i w środku tego Dockera jest odpalony po prostu Python, spacja, ta aplikacja i tyle. Tak, więc jakby i to wszystko. No, oczywiście musiałem skonfigurować tak Nginxa, aby jeszcze rozumiał WebSockety, ale to jakby Nginx ma w sobie wbudowany. I jakby co w tym, na naszym koncie na GitHubie, na koncie PyWawa jest cały kod tej stronki fit.pywaf.org. Tam też jest Dockerfile, który pokazuje jakby jak to zostało skonfigurowane, więc tam można zajrzeć, ale tam żadnej magii nie ma, to jest bardzo proste. Dobra, chyba ja muszę zakończyć, bo nikt nie pilnuje czasu prelegentów, więc dziękuję bardzo.